Cześć kochani, tu Kandymona. Dziś zapraszam Was na kolejną część cyklu Alimania, czyli cyklu, w którym recenzuję dla Was produkty z Aliexpress. Tak jak Wam obiecywałam, przygotowałam dla Was recenzję pędzelków Unicorn Brushes, czyli pędzelków jednorożcowych. Tutaj właśnie mam cały komplecik. Ogólnie pędzelki nazywają się Unicorn Brushes jednorożcowe, ponieważ mają takie trzonki w kształcie roga jednorożca, tak mogę je sobie tutaj przyłożyć. I to jest ogólnie, jak widzicie, taki tęczowy kolor rączki od niebieskiego przez fiolet do różu. I tutaj mamy włosie biało-fioletowe. I ogólnie ja kupiłam cały ten zestaw 12 pędzelków za około 15 dolarów, czyli to jest mniej więcej 60 zł. Przy tylu pędzelkach wychodzi nam więc około 5 zł za jeden pędzel i teraz pokażę Wam po kolei wszystkie pędzelki i opowiem troszeczkę o każdym z nich, tak więc na koniec jeszcze podsumuję jak ten cały zestaw się sprawdza i co o nim myślę. Aby ułatwić sobie zadanie i niczego nie pomieszać, postanowiłam podzielić pędzelki na dwie części, i jak widzicie tutaj mam pędzelki większe, jest ich 5, a tutaj mniejsze, których jest 7, tak więc najpierw zacznę od tych pędzelków większych. Zaczniemy sobie od tego największego pędzelka, i on oczywiście jak widzicie jest okrągły, duży i powiem Wam tak, do konturowania się nie będzie nadawał, ponieważ jest za duży, więc pozostaje nam tylko puder, tak więc to jest ogólnie pędzel do pudru. I też do niczego innego właściwie się nie będzie nadawał, ponieważ on jest bardzo mięciutki. To jest naprawdę taki typowy puszek. Tak więc, jeżeli lubicie właśnie takie typowo twarzą miziacze, bardzo delikatne pędzelki, to myślę, że ten Wam się spodoba, ale powiem Wam szczerze, że ja osobiście wolę jednak troszeczkę bardziej zbite pędzle, jeżeli chodzi o aplikację pudru. Tak więc ogólnie po ten czasem sięgam, ale nie jest to po prostu mój ulubieniec do pudru. Ok, lecimy dalej, więc teraz wezmę te dwa pędzelki ze środka, ponieważ one są do siebie bardzo podobne. Ja zazwyczaj wykorzystuję te dwa pędzelki do konturowania, nakładam nimi sobie brązer tutaj, właśnie pod kość policzkową i czasem rozświetlacz. Ogólnie te pędzle są już dużo bardziej zbite niż ten pędzel do pudru i przez to one nanoszą produkty dosyć mocno. Tak więc, jeżeli właśnie lubicie takie dosyć mocne, ostre konturowanie, no to te pędzle będą idealne. Ja powiem Wam szczerze, że od kilku miesięcy korzystam tylko i wyłącznie właśnie z tego typu, z takiego kształtu pędzelków do konturowania. I po prostu sobie nie wyobrażam w tej chwili używać innych. One cudownie się nam tutaj właśnie dopasowują i oczywiście możemy sobie też przy ich pomocy ładnie rozetrzeć nasz brązer. Tak więc jeżeli chodzi o te pędzelki do konturowania, to to są moje hity i naprawdę to są moje jedne z ulubionych pędzli właśnie z tego zestawu. I jeszcze powiem wam tak, że jeżeli chodzi o te dwa pędzle, to ja pomiędzy nimi nie widzę różnicy. Pokażę wam je jeszcze na zbliżeniu, ale naprawdę jak dla mnie one się praktycznie niczym nie różnią. A jeżeli się różnią, to różnica jest naprawdę tak bardzo subtelna, że praktycznie no nie ma o czym mówić. Zostałem jeszcze dwa z tych dużych pędzli, tak więc zacznę od tego skośnego. Skośny pędzel jest oczywiście do konturowania i możemy sobie używać go właśnie również do nakładania brązera pod kością policzkową. Możemy również sobie nakładać przy jego pomocy róż oraz rozświetlacz. I powiem Wam szczerze, że ja zazwyczaj wykorzystuję go właśnie do nakładania rozświetlacza albo różu, ponieważ tego pędzelka właśnie używam do konturowania, więc po prostu już do konturowania tego nie potrzebuję i wykorzystuję go, że tak powiem, przy kolejnych krokach. Tak więc, tak jak mówię, róż lub rozświetlacz. I uważam, że on się naprawdę bardzo fajnie sprawdza w swojej roli i on jest troszeczkę bardziej miękki, puszysty niż właśnie te pędzle, które pokazywałam Wam przed chwilką. On jest taki bardziej, właśnie, puszkowy, ale to też nie jest taki puszek, właśnie, jak pędzel do pudru, tylko on jest taki naprawdę bardzo fajnie wyważony. Moim zdaniem, to jest naprawdę idealny pędzel do nakładania produktów, do konturowania. Został mi ostatni z dużych pędzli, z którym mam naprawdę duży problem, ponieważ kompletnie nie wiem do czego go używać. To jest pędzel, jak widzicie, tutaj ścięty całkowicie na płasko. Tak to jest okrągły od góry i ogólnie on jest bardzo zbity, bardzo sztywny. To jest taki pędzel, który się w ogóle nie ugina ani trochę, praktycznie on w ogóle jak się au, walniecie nim, to właśnie aż was zaboli. Tak więc nie wiem, dla mnie to jest w ogóle pędzel chyba do robienia kropek na twarzy przy jakichś dziwnych makijażach. Nie no, naprawdę ja nie mam w ogóle na jego pomysłu, tak więc jeżeli Wam cokolwiek przychodzi do głowy, to mi napiszcie, bo ja po prostu nie wiem, co mam z nim zrobić i w związku z tym ani razu do tej pory go nie użyłam. Teraz przechodzimy do mniejszych pędzelków, które służą do makijażu oczu oraz brwi. Jak widzicie większość pędzli jest spłaszczona i tylko jeden jest taki puszysty, okrągły. Zacznę więc od tego jedynego okrągłego, puchatego pędzelka, ten pędzelek jest naprawdę świetny. Ja po prostu go uwielbiam. Moim zdaniem jest idealny do nakładania sobie cieni tutaj w załamaniu powieki i ich blendowania. On jest po prostu puszysty, mięciutki i naprawdę cudownie się nim właśnie aplikuje cienie. Ma też właśnie taką idealną wielkość do tego celu. Tak więc ten pędzelek jest jednym z moich ulubionych pędzelków w całym tym zestawie. Teraz jak widzicie, zostały mi tutaj takie kocie języczki oraz pędzelki skośne. I tutaj te dwa pędzelki od prawej strony, nie wiem czy to widać, ale prawdopodobnie tak mają troszeczkę inną strukturę, ponieważ one są takie typowo zbite w porównaniu do tych właśnie, które mam tutaj po lewej stronie. I dlatego właśnie zacznę od tych dwóch pędzelków, ponieważ one są troszeczkę inne. Ze względu na to, że są one naprawdę mocno zbite, uważam, że najlepiej sprawdzą się do aplikowania produktów na mokro. Ja zazwyczaj tego kociego języczka używam do nakładania punktowo korektora, Ewentualnie można też go używać do aplikacji cieni na mokro. Ogólnie właśnie bardzo fajnie się sprawdza w tej roli, ponieważ on wtedy wklepuje nam te cienie w powiekę i nie sprawia, że gdzieś tam nam się rozłażą, rozchodzą, naokoło tylko właśnie nanosi je dokładnie w to miejsce, w które chcemy. A ten skośny pędzelek, oczywiście, jak już sam kształt sugeruje, przede wszystkim będzie dobry do brwi. I ja zazwyczaj powiem wam szczerze, że nie wypełniam nim brwi, chociaż on jest na tyle precyzyjny, że naprawdę można nim całkiem fajnie pracować przy brwiach i sobie je wypełniać czy jakimś cieniem, czy pomadą, ale ja zazwyczaj po prostu aplikuję nim korektor nad i podłóg brwiowy, żeby go troszeczkę lepiej wyrysować. Zostały nam teraz puszyste, spłaszczone pędzelki, z czego trzy są w kształcie kociego języczka, a czwarty jest skośny. Z tych pędzelków moim ulubionym jest ten najkrótszy koci języczek, ponieważ nadaje się świetnie do aplikowania cieni tutaj na powiekę. On nie jest za duży, nie jest zbyt puszysty, ogólnie jest troszeczkę puszysty, jest taki delikatny, ale jest bardziej zbity niż te pozostałe pędzelki. Dlatego właśnie tego wolę, jeżeli chodzi o aplikację cieni taką bardziej precyzyjną i on nadaje się do nakładania cieni prasowanych oraz sypkich. I tutaj te pozostałe pędzelki są to takie bardziej puszyste pędzelki, które moim zdaniem fajniej się nadają jednak również właśnie do rozcierania innych cieni, do blendowania albo do nakładania sobie właśnie jakiegoś cienia tutaj w okolice pod łukiem brwiowym. Ogólnie wszystkie są fajne. Powiem, że tutaj akurat wśród tych pędzelków nie ma jakiegoś takiego bubla, więc one wszystkie ogólnie są u mnie w użytku i całkiem fajnie się sprawdzają, chociaż ten tak jak mówię jest moim ulubionym, ten najmniejszy. Podsumowując z całego zestawu 12 pędzelków, tylko jeden okazał się być kompletnie nietrafiony Chodzi oczywiście o ten dziwny, spłaszczony, okrągły pędzelek No i ewentualnie gdybym się miała do czegoś przyczepić, to jeszcze ten pędzel do pudru mógłby być troszkę mniejszy i bardziej zbity Ale to już tak jak mówię, to jest po prostu kwestia tego, że ja już jestem przyzwyczajona do innego pędzla Ale nim też można się pudrować, tak więc no powiedzmy, że nie jest to jakiś taki totalny bubel i pozostałe pędzle są naprawdę bardzo fajne. Mogę wam je wszystkie polecić z czystym sumieniem. Uważam, że ten zestaw jest naprawdę świetnie zbilansowany, ponieważ mamy tutaj pędzle i do twarzy, i do oczu. A jeżeli chodzi o te właśnie zestawy jednorożcowe, to mam też drugi zestaw takich pędzli. I niestety w tamtym pędzelku do oczu nie ma wcale. Ja wam go zresztą pokażę. On jest w ogóle nieużywany. I tutaj najmniejsze pędzle są takie. Może wam pokażę to teraz z bliska. Możecie sobie teraz zobaczyć i porównać jak wyglądają pędzle właśnie z tego mojego zestawu tęczowego, a jak z innego zestawu jednorożcowego Tutaj ogólnie jeżeli chodzi o ten drugi zestaw to był zestaw 10 pędzli I właśnie z tego co zdążyłam zauważyć w większości zestawów gdzie jest 10 pędzli to właśnie pędzelki, które są tymi mniejszymi pędzelkami nie nadają się do oczu Ewentualnie można z nich korzystać powiedzmy do nakładania rozświetlacza na nos lub jakichś tego typu rzeczy ale typowo do oczu to moim zdaniem pędzelków po prostu w tym zestawie 10 pędzli nie ma, a w tym są i jest ich aż 7, tak więc uważam, że naprawdę właśnie ten tęczowy zestaw jest godny polecenia i jeżeli szukacie, pogubiłam gdzieś pędzle, jakiegoś naprawdę fajnego zestawu pędzelków, w którym będziecie mieli wiele różnych pędzli, w dobrej cenie, w dobrej jakości. Aha, jeszcze jakość, właśnie. Ponieważ ja te pędzle mam już od ponad trzech miesięcy. Zamawiałam je w lutym, tak więc przyjmijmy, że przyszły do mnie w marcu, czyli właśnie używam ich od około 3 miesięcy i w tym czasie już nieraz je prałam. To są pędzle już po wielu, wielu praniach i jak widzicie, wyglądają nadal naprawdę ładnie. I do tej pory nie zgubiły ani jednego włoska podczas mycia, tak więc mówię Wam to z ręką na sercu: żaden włos z nich nie wyleciał. Tak więc, naprawdę jakość tych pędzli jest naprawdę bardzo dobra. Niestety, jeżeli chodzi o aukcję, z której ja kupowałam, to tej aukcji już nie ma, ale podam Wam link do tego sklepu, żebyście sobie mogli ewentualnie zobaczyć, może jeszcze się ten zestaw pojawi, albo ewentualnie jakiś inny zestawik ale też znajdę Wam aukcję dokładnie z takim samym zestawem i też Wam ją podam w opisie pod tym filmem tak więc tam będziecie mieli linki do tych pędzelków mogę Wam też zostawić do tego drugiego zestawu, chociaż nie wiem czy kto się na niego zdecyduje no ale jest ładny, tak, to tutaj nie można mu zarzucić też jest tam kilka fajnych pędzli, ale po prostu właśnie moim zdaniem ten jest dużo lepiej skomponowany tak więc ten zestawik polecam Wam w 100% ja jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona i to już wszystko, co chciałam Wam dziś powiedzieć, więc do zobaczenia w następnym filmiku, pa pa!